Proszę Państwa, jak zapewne ta wiedza jest, od wielu miesięcy negocjowaliśmy jeden z najtrudniejszych aktów notarialnych dotyczący obrotu nieruchomościami, a mianowicie obrót nieruchomościami należącymi do stowarzyszenia ZKS Unia Tarnów, które to negocjacje miały doprowadzić do rozwiązania dwóch podstawowych problemów. Pierwszy problem to oczywiście jest rozwiązanie kwestii zadłużenia, nadmiernego zadłużenia klubu, których to klub popadł. Przy takim zorganizowaniu całej transakcji, aby zachować działalność sportową i by zachować dla Tarnowa miejsce rekreacyjne. Przypomnę, że były próby nawet zbycia tego terenu, były próby przekwalifikowania go na cele komercyjne. One nie przyniosły skutków pozytywnych. W związku z tym w uzgodnieniu z zakładami azotowymi, z panem prezesem Marciniakiem, który wykazał tutaj absolutną przychylność dla zamysłu takiego, aby wspólnie z miastem problem rozwiązać, udało się wynegocjować umowę, która została przed chwileczką podpisana, na mocy której gmina miasta Tarnowa nabyła część terenów po cenach zgodnych z wyceną, czyli zgodnych z oceną biegłych rzeczoznawców. Część terenów zostało miastu darowane, a część terenów, dokładnie 1/4 dotychczasowych zasobów, pozostała w zasobach Unii, aby klub miał gdzie realizować swoją podstawową działalność sportową. Jest to umowa kompromisowa, jest to umowa, jak powiadam, trudna, również pod tym kątem, że trzeba było porozwiązywać problemy ludzkie, ale mam satysfakcję przekazać Państwu informację, że w wyniku współdziałania tych podmiotów, a mianowicie zakładów azotowych, których przedstawiciele w Radzie Klubu decydują również o tej sprawie, Stowarzyszenia ZKS Unia Tarnów oraz miasta, sprawa została zamknięta, mam nadzieję, z dobrym pożytkiem i korzyścią dla wszystkich stron tego przedsięwzięcia. Myślę, że dwa słowa należą się panu prezesowi, który dał przyzwolenie i zezwolił na realizację tego przedsięwzięcia, tak aby działalność sportowa, miejsce do uprawiania sportu, miejsce rekreacyjne, otoczenie zresztą remontowanego Mosickiego Centrum Kultury miało rzeczywistego właściciela, który o te tereny będzie się troszczył i na których to będzie można uprawiać w dalszym ciągu sport i rekreację. Jest to nam przyjemność drugi raz powiedzieć rzecz, którą już raz przy wspólnym naszym wystąpieniu powiedziałem. W zasadzie w mieście udaje się każda rzecz, którą zakłady azotowe robią wspólnie z panem prezydentem lub też pan prezydent wspólnie z zakładami azotowymi. Nie chcę powiedzieć, że inne z innymi partnerami się nie udają. Natomiast jeśli dojdziemy do porozumienia, co w kwestiach społecznych, ogólnie rozumianych, ma się w tym mieście udać, to się nam to udaje. Z zakładem azotowym w zasadzie mogła być obojętna Unia Tarnów, ZKS, bo jest to stowarzyszenie. Nasz udział w pracach stowarzyszenia jest taki, że mamy 3 przedstawicieli w Radzie Klubu i w zasadzie mamy zastrzeżenia co do decyzji w kwestii majątku. Natomiast czy klub sobie radzi, czy sobie nie radzi, to są już jego problemy. Od niedawna stowarzyszenia są objęte podobnymi przepisami odpowiedzialności za zarządzanie spółki prawa handlowego, więc można by było powiedzieć, niech sobie klub radzi, ale sport dla nas w zakładach azotowych, dla zarządu zakładów, dla pana prezydenta i dla miasta odgrywa ważną rolę w życiu społeczeństwa, zwłaszcza sport młodzieżowy. Stąd duże zaangażowanie, również personalne. Skierowaliśmy do pracy w ZKS-ie naszych najlepszych pracowników. Oddelegowaliśmy z własnej woli zresztą zainspirowanego pana Franciszka Bernata do prac nad przekazaniem tego majątku i wymyśliliśmy wspólnie taką formułę, która pozwoli uprawiać młodzieży sport i pozwoli również na sport wyczynowy. To się powiodło. Ten sport będzie. Teraz będzie on głównie w kompetencjach miasta Tarnowa w części Unii. Myślę, że najwyższa pora, jak już te sprawy własnościowe przejdą, żeby ustalić w zakresie, w całym mieście, jak sport powinien wyglądać,
nie tylko w Mościcach, ale w ogóle w Tarnowie. Czyli co w Tarnowie, co na Błękitnych, co w innych klubach, ponieważ nie stać tarnowskich i małopolskich zakładów na dublowanie sekcji. To w przyszłości są sprawy do rozwiązania, ale to jest taka moja bardzo prywatna refleksja. Dziękuję panu prezydentowi za dużą aktywność, kolegom za ogromną pracę wykonaną i miejmy nadzieję, że to jest ostatnia w historii kolejnych 80 lat ZKS-u transakcja, gdzie trzeba wspierać klub w rozwiązywaniu jej problemów finansowych. Proszę państwa, akt był trudny. 17 stron tekstu, gdzie warunki dotyczące poszczególnych nieruchomości, działek, części ruchomych zostały określone, gdzie zostały określone sprawy ludzkie. Również chcę też poinformować, że sprawy ludzkie zostały rozwiązane w ten sposób, że miasto również przejmuje na swój garnuszek pracowników, którzy obsługiwali tereny, które bądź zostały sprzedane, bądź też po części darowane, a więc troszczymy się o tą sferę społeczną. Chcę powiedzieć, że naprawdę te negocjacje czasem odbywały się z nożem w stole, ale wszystkie warunki zostały wynegocjowane, były partnerzy, byli trudni, wymagający. Dziękuję za te negocjacje, które zostały przeprowadzone z sukcesem. Także dzisiaj, w dniu 6 sierpnia, mamy akt podpisany i dzisiaj również blisko 3 miliony złotych z kasy miejskiej jest przekazywane na rzecz realizacji tejże umowy. Także tyle chcę państwu przekazać. Jesteśmy chyba do państwa dyspozycji. Moglibyśmy coś więcej szczegółów poznać, po prostu jak akurat miasto w ogóle przejmuje, które te obiekty są, przyjmuje miasto, które zostają dalej w zasobach ZKS-u. Oczywiście, proszę państwa, więc stanie jest tego rodzaju. 1/4 dotychczasowego areału klubu pozostaje w zasobach klubu i są to boiska treningowe z częścią boisk zbliżających się do hali Jaskółka. Pozostałe tereny okalające halę Jaskółka oraz boisko lekkoatletyczne jest sprzedane na rzecz gminy miasta Tarnowa. Tereny wokół basenów, włącznie z posadowionym tamże basenem, zostają darowane na rzecz miasta przez ZKS Unia Tarnów. Natomiast stowarzyszenie zachowuje w swoich zasobach, oprócz boisk treningowych, hotelik, który tam znajduje się. I myślę, że to jest również taka możliwość prowadzenia troszkę działalności gospodarczej wspomagającej funkcjonowanie klubu, zresztą czasem na rzecz sportowców również też. Darowany zostaje również dom ciężarowca, który znajduje się po drugiej stronie, czyli za stadionem żużlowym. Tak więc wszystkie tereny, które do tej pory były w zasobach ZKS-u, zostały podzielone i rozdysponowane. Czy coś jeszcze? Czyli baseny, ale Jaskółka, rozumiem, jest w zasobach miasta. Tak jest. Znaczy, mogę uciec od odpowiedzi w ten sposób, że zgodnie z wyceną biegłego, nic poniżej wartości wyceny biegłego nie zostało przez miasto nabyte. Ale to kolejne jest 7 milionów. 7 milionów złotych. Te obiekty będą jakoś tam modernizowane, chodzi mi o stadion lekkoatletyczny, czy rozcenie? Proszę państwa, chcemy zachować charakter obiektów i możliwość uprawiania sportu. Ja pragnę zwrócić uwagę, że oprócz tego, że to jest 7 milionów złotych wydane z kasy miejskiej na zakup nieruchomości, to jest również wzięcie na siebie odpowiedzialności za utrzymanie tych obiektów i konieczność ich remontu. Zresztą widać to po basenie letnim, gdzie konieczność dokonania nawet remontów głębszych niż bieżące pozwoliły na uruchomienie basenu w czasie tego sezonu, a odwiedziło tam ponad 16 tysięcy mieszkańców już w tym roku. Czyli słuszność tego kroku jest, jak gdyby udowodniło życie. Widać to również po stadionie miejskim, żużlowym, że miasto, które przejęło obiekt, troszczy się ten obiekt, pomimo że na przykład dzierżawcą jest w tym momencie żużlowa spółka akcyjna, która realizuje remonty bieżące, ale remonty główne, bądź też inwestycje prowadzi miasto. Jest to obowiązek miasta. Oczywiście będziemy się głęboko zastanawiać, jak zminimalizować skutki dla miasta tego rodzaju działalności. Natomiast na pewno będę się starał i na pewno będę dążył do tego, żeby podstawowa działalność sportowa,
która była prowadzona przez ZKS, który nie znika. I to bardzo mocno trzeba podkreślić. Nie znika stowarzyszenie, nie zamyka swoich podwojów, prowadzi dalej działalność sportową i ją reorganizuje zgodnie z uchwałą z 26 lipca, którą miesiąc temu, równy miesiąc temu podjęła. A więc sfera restrukturyzacji wewnętrznej stowarzyszenia i klubu ZKS Unia Tarnów leży po stronie klubu. Miasto będzie dotowało. Miasto wspomaga sport młodzieżowy, sport masowy. Kwoty Państwo poznaliście. W tym roku kwoty przeznaczone przez miasto na rzecz sportu zostały w porównaniu z latami ubiegłymi podwojone. To też jest wiedza powszechna.